Siema, dzisiaj kolejny unboxing, tym razem Buzior Pleśń, płyta, która miała swoją premierę jakiś czas temu, w grudniu 2020 roku, jest jeden z największych na pewno powrotów tego roku i zobaczymy, jak został on wydany. Już sobie zepsułem. Zaraz folia została zdjęta. Tak wygląda okładka tej samego guziora. Tutaj mamy jakieś tam emblematy, między innymi też to tytuł obu pleśni. Z tyłu mamy taki wielki napis Guzior Pleśni. Też pleśń. Chyba też numerki. I dobra, wydanie jest dość podobne do płyty Kłębo, ponieważ jak widzimy, jest też taka obwód, tutaj też jest, to jest uroczysty jewel box. A z tyłu, jak widzimy, mamy ten całą tracklistę w taki sposób, że jest dookoła. Pierwszy jest zakaz, jeżeli dobrze przeczytałem, jest Blueberry, jest Trapstra, później jest Dalajowa. No a później jest ta reszta. Dalej otwieramy. Tutaj mamy jako okładkę zdjęcie tytułowej pleśni. Trzeba to włożyć z powrotem, bo żeby się nie zepsuło. Wbijamy sam krążek, guzior pleśń, takie rzeczy, widać mnie, siema. A i tu jeszcze z tyłu mamy tracklistę, która się została wyryta z tyłu. Tak to wygląda. Pakujemy. No, tak została wydana płyta Buziora. A ja was pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.